SOTA Finance, Digicall oraz Ecomi dały zarobić 150%, średnio 150% w 2 tygodnie. Na jakich projektach teraz będę zarabiał, tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Cryptomasters przedstawiają... Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma projektami, które potencjalnie mogą dać zarobić w najbliższej przyszłości. Jeżeli oglądałeś mój film 2 tygodnie temu pod tytułem 3 projekty z potencjałem na ogromne zyski, to prawdopodobnie jesteś zadowolony, ponieważ dały one kolejno 70% zysku, 120% zysku oraz 290% zysku, co średnio daje 150-160% zysku, ale o tym będę mówił później. Na początek zobaczmy, co się dzieje na rynku kryptowalut i jak możemy zobaczyć, Bitcoin kosztuje 58 736 dolarów i jest na nieco więcej niż 1% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Ten Bitcoin tak lata, podbija do tych 60, do tej ceny 60 tysięcy i odbija się cały czas na dół. Widać, że duże portfele przy tej cenie blisko 60 tysięcy wyprzedają bardzo duże ilości bitcoinów, dlatego ta cena ma bardzo duży problem, żeby przebić ten właśnie poziom. Ale ogólnie, jak popatrzymy na rynek krypto, to widzimy, że jest w miarę spokojnie, trochę czerwono, trochę zielono, nie ma wielkich wzrostów i wielkich spadków, przynajmniej w pierwszej setce według serwisu CoinMarketCap. A jeżeli już wejdziemy sobie na coinmarketcap.com, to możemy zobaczyć, że mamy nowe ATH w liczbie projektów według właśnie tego serwisu i przebiliśmy liczbę 9000, a projektów dzisiaj jest 9058. Dominacja Bitcoina ładnie spadła, wynosi dzisiaj 58,2%, co mnie bardzo cieszy i coraz bardziej będzie cieszyło, im ta dominacja będzie spadać. Jak sobie wejdziemy na wykres Bitcoina, to możemy zauważyć to, o czym właśnie przed chwilą mówiłem, że odbijamy się od tego poziomu 60 tysięcy dolarów i tu mieliśmy lekką korektę i z powrotem atakujemy ten poziom 60 tysięcy. Zobaczymy, czy to się uda. No, jak możemy zobaczyć, właśnie przebiliśmy 59 tysięcy i jeszcze 1000 dolarów został do tej ciężko przekraczalnej kwoty 60 tysięcy dolarów. Jak popatrzymy sobie na ostatnie 7 dni, to wszystkie projekty całkiem nieźle sobie radzą. Bitcoin jest 12% na plusie, ETH jest 20%, BNB jest 30%, Cardano 7, Polkadot 25, Filecoin jedyny z ogromnym wzrostem 150% w ciągu ostatnich 7 dni, ale większość projektów też dała ładnie zarobić. Ja dzisiaj pokażę Wam kolejne dwa projekty, dwie propozycje projektów, które mogą dać zarobić w ciągu najbliższych tygodni, najbliższych nawet dni. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcję, jak założyć sobie takie konto, a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Na początek krótkie podsumowanie ostatnich moich propozycji, ostatnich moich rekomendacji. 2 tygodnie temu wypuściłem film z 3 projektami z potencjałem na ogromne zyski. Te zyski nie są ogromne, ktoś może powiedzieć, no bo nie ma razy 100 czy razy 50 nawet, ale dla mnie 200% zysk to już jest sporo, a chciałem zaznaczyć, że ja tych projektów nie sprzedaję i czekam na dalsze wzrosty. Pierwszym projektem był SOTA Finance, drugim był Digicall i trzeci był Ecomi. Jeżeli ktoś kupił te projekty w dniu opublikowania tego właśnie filmu, to na pewno jest zadowolony. Zestawiłem ceny w arkuszu kalkulacyjnym, jakie były podczas opublikowania filmu, czyli cena rekomendacji, jakie było all time high od tej daty, kiedy film został opublikowany,
jakie było ROI do tej ceny, jaka cena jest dzisiaj, czyli 1 kwietnia 2021 roku i jakie jest ROI na dzień dzisiejszy, czyli ile byśmy zarobili, jak dzisiaj byśmy sprzedali te projekty. I tak jak możemy zobaczyć, cena rekomendacji z SOTY to było 24 centy, all time high to było 53 centy, co dało nam 120% zysku na czysto. Jest to wyliczone ROI. Cena na dzisiaj jest 40 centów, co daje ROI ponad 66%. DigiCall, cena podczas opublikowania filmu wynosiła 56 centów. Jego ATH to było 95, co dało ROI 69, prawie 70%. Dzisiejsza cena to 52 centy i jesteśmy na niewielkim minusie z projektem DigiCall, ale on ma bardzo duży potencjał i ja na pewno będę go trzymał. Trzeci projekt, OMI, cena podczas opublikowania to było 0,0031. ATH tego projektu to 0,012, co dało 290 prawie procent ROI. Ona oraz cena z dzisiaj 1 cent, co daje nam ROI na poziomie 222%, co też daje bardzo dobry wynik. Jeżeli wyciągniemy sobie średnią z all time high, to wychodzi nam 160% zysku na czysto, a jeżeli wyciągniemy sobie średnią z dzisiaj, to mamy 94% na czysto. Tak jak powiedziałem, ja tych projektów nie sprzedaję. SOTA Finance jest daleko, daleko z market capem według CoinMarketCap. DigiCall również ma bardzo duży potencjał na zyski, a jeżeli chodzi o OMI, to się zastanawiam, czy to dłużej trzymać, ponieważ doliczyli się w końcu market capu i OMI jest aktualnie na 205 pozycji według rankingu CoinMarketCap. Było już tak nawet, że była w pierwszej setce, dlatego można jeszcze poczekać, żeby cofnęli się z powrotem do tej pierwszej setki. Jeżeli Ciebie zadowalają takie wyniki, to oczywiście możesz sprzedawać. Jeżeli uzyskasz zwrot 100%, to możesz sprzedawać te projekty. Jeżeli czekasz na większe wzrosty, tak jak ja, to możesz trzymać je dalej. Przypominam, że nie jest to porada inwestycyjna i polecam zrobienie własnego researchu. Teraz chciałem Wam pokazać dwa projekty, które według mnie również mają potencjał na bardzo duże zyski. Pierwszym projektem jest Polka Markets. Jest on na 665 pozycji w rankingu CoinMarketCap i jego cena na dzisiaj to $2.38. Polka Markets wystartowała z platformy Polkadot i cieszyła się bardzo, bardzo dużą popularnością. Zebrali oni bardzo dużą społeczność przed wypuszczeniem jeszcze tokenu. Ja spodziewałem się większych spadków po wyjściu na giełdę, te spadki jednak nie były aż tak duże i myślę, że czas najwyższy pakować się w ten projekt. A co to jest Polka Markets? Polka Markets to jest wszystko w jednym, czyli jest i DeFi, i NFT, i Marketplace na jednej platformie. Na ich stronie bardzo fajnie przedstawiona jest cała wizja tego projektu. I jak możemy przeczytać, że Polka Markets jest zbudowany dla wymiany informacji. I tutaj użytkownicy mogą zarabiać na swoich prognozach przyszłych wyników i wydarzeń w ramach interoperacyjnej i zdecentralizowanej infrastruktury. Jest to bardzo ciekawy projekt, polecam się nim zainteresować. Społeczność ma bardzo fajną i bardzo dużą i samo to, że jest jedną z gałęzi Polkadot, może sugerować, że osiągnie bardzo fajną cenę. Dodatkowo idzie zgodnie z trendem, jest tu i DeFi, i NFT. Wszystko to, na co teraz jest hype, a w drugim kwartale mają dosyć dużo wydarzeń, które mogą spowodować duże wzrosty na cenie. Także to jest pierwszy z projektów, który ja polecam, który ja kupuję, ale pamiętajcie, że ja nie namawiam Was do kupna i nie gwarantuję, że na 100% ten projekt urośnie. Drugim projektem jest projekt Launchpool i CoinMarketCap pokazuje, że jest na 2458 miejscu według rankingu CoinMarketCap, ale nic dziwnego, jeżeli nie mają danych na temat MarketCapu. Jeżeli wejdziemy sobie na CoinGecko, to widzimy, że jest na 461 pozycji, a MarketCap to 63 147 000, także dalej mamy duże szanse na wzrosty. Jak zejdziemy sobie na wykres, to również możemy zobaczyć, że po wyjściu na giełdy cena dosyć mocno spadła, bo aż do $14 z $58. I teraz cena idzie ładnie bokiem. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry moment do kupna tego właśnie projektu. A czym jest w ogóle Launchpool? Launchpool jest to platforma do stajkowania, która łączy venture capital oraz zwykłych użytkowników. I
Na tej zasadzie każdy może zarabiać duże pieniądze. Fundusze zapewniają część przepływu transakcji na platformie Launchpool. Hodlerzy to społeczność inwestorów, wpływowych osób, klientów, handlowców i doświadczonych uczestników branżowych i możemy sobie to wszystko poczytać, to wszystko sprawdzić na ich social mediach. Launchpool jest otwarty dla wszystkich, po prostu każdy może wejść, uruchomić aplikację i zacząć stejkować. Procenty, jakie oferuje ze stejkowania, trochę zajeżdża skamem, ponieważ tak jak widzicie, można tutaj zarobić 118%, 40%, 112%, 240%, 277%, a tak jak tu możemy zobaczyć, żeby zarabiać L-Pool tokeny, możemy stejkować L-Pool, 1inch, Bondly, Pulse, Rune, SHR, STPT, Sushi, Uni oraz Uni V2. Również te procenty są zaskakująco wysokie, 120%, 150%, 160%, 217%, ale powiem Wam szczerze, stejkuję na tej platformie i to wszystko się zgadza. Praktycznie co godzinę spływają mi nagrody ze stejkowania na tej platformie i odpowiadają one właśnie tym procentom, które są tu pokazywane. Oczywiście, żeby mieć to na swoim portfelu, to trzeba kliknąć Unstake i zapłacić opłatę transakcyjną, żeby mieć te tokeny u siebie na portfelu. I tak samo, jeżeli chodzi o stejkowanie, najpierw musimy potwierdzić ilość posiadanych tokenów, za co płacimy transakcję, a następnie musimy dać do stejkowania, gdzie również płacimy za transakcję. Także przy małych kwotach, takich 200, 300, 500 dolarów, to średnio się opłaca stejkować, chyba że chcecie zablokować te tokeny na rok czasu, to wtedy będzie się Wam opłacało. A jeżeli chcecie to zrobić na miesiąc, to te opłaty transakcyjne przy tak małych kwotach mogą Was po prostu zeżrzeć. Także to są moje dwa typy. Jeszcze raz, Launchpool oraz Polka Markets. Dwa typy na najbliższy czas na duże wzrosty. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.